Cześć. Jakiego rozwiązania szukasz? Jak mogę zainstalować asystenta AI na stronę internetową? Możesz to zrobić samodzielnie. Wejdź na YouTube i wyszukaj Jan Gulczyński. W tym wideoporadniku właśnie pokażę Ci krok po kroku, jak zainstalować takiego asystenta głosowego na Twoją stronę internetową bądź też sklep. Rozmowa z asystentem AI będzie wyglądała bardzo naturalnie, praktycznie jak z człowiekiem. Można mu przerywać w czasie rzeczywistym, a on będzie odpowiadał tematycznie. Pokażę Ci teraz krok po kroku, jak go zainstalować, skonfigurować, dopasować głos, a następnie umieścić na swojej stronie internetowej. Zaczynajmy. W pierwszym kroku wejdź na stronę Eleven Labs. Link oczywiście wrzucę Tobie na dole w opisie. Ta strona służy do generowania różnego rodzaju głosów. Możesz na przykład z powodzeniem zamienić swoje artykuły na blogu na podcasty. A co najlepsze, możesz także sklonować tutaj swój głos i powiedzieć to wszystko swoim głosem. My jednak zajmiemy się tym, jak stworzyć właśnie takiego asystenta. Dlatego zjeżdżamy tutaj niżej i wybieramy tą ostatnią opcję, konwersację AI. W tym momencie jest to jeszcze funkcja beta, dlatego będzie ona znacznie tańsza przez okres testowy. Aby stworzyć swojego agenta AI, klikamy w ten przycisk Create an AI Agent. I teraz możemy wybrać, do jakiej kategorii chcemy, aby był on przygotowany. Do wyboru mamy kilka gotowych szablonów asystentów AI. Między innymi może być to wsparcie klienta. Ja proponuję zacząć tutaj od właśnie supportu. Tutaj do góry musimy jeszcze podać nazwę naszego agenta. Ja wpiszę sobie tutaj na przykład test. I przechodzimy dalej, klikając tutaj Create. W pierwszym kroku musimy wybrać język dla naszego asystenta głosowego. Domyślnie jest to angielski, więc klikamy tutaj i szukamy polskiego, aby po prostu łatwiej naszym klientom się rozmawiało. Wybieramy Polish i przechodzimy do kolejnego kroku. Pierwsza wiadomość. No, skoro mamy już język polski, to warto ją również dostosować, aby była w języku polskim. Tak więc możemy tu wpisać coś totalnie banalnego, na przykład cześć, jak mogę Ci pomóc? Oczywiście, jeśli chcesz, możesz dopisać tutaj więcej szczegółów, na przykład cześć, tutaj wirtualny asystent firmy XYZ, jak mogę Ci pomóc? Następnie zjeżdżamy niżej i mamy tutaj prompt systemowy, czyli coś, co będzie, można powiedzieć, sercem naszego całego modelu, czyli to jest najważniejszy element. To będzie wpływało na to, jak czat będzie się zachowywał, czy będzie miły, niemiły, jak będzie długo odpowiadał i tak dalej. Na początek możemy się oczywiście zainspirować tym, co tutaj jest napisane, czyli że jesteś wsparciem klienta, bądź miły i tak dalej. Ja jednak napiszę tutaj wszystko od zera i w języku polskim. W pierwszej kolejności proponuję właśnie napisać to, co było wcześniej, czyli jesteś profesjonalnym asystentem klienta. Dalej proponuję uwzględnić to, że czat jest specjalistą w Twojej branży. Tak więc na przykład jesteś specjalistą w marketingu, w dietetyce i tak dalej, aby czat wiedział, o czym mówi. Dlatego ja mu tutaj napisałem, że jesteś specjalistą od marketingu internetowego i tworzenia stron na WordPressie. Teraz proponuję opisać zachowanie czatu, czyli na przykład czy ma używać języka prostego, czy bardziej zaawansowanego. I tutaj myślę, że są dwie kluczowe drogi, jak powinniśmy się kierować ustaleniami. Pierwsza opcja to, aby używał podstawowego, prostego języka, zrozumiałego dla większości osób. Myślę, że w większości branży to będzie dobre rozwiązanie. Z tego względu, że przykładowo, jeżeli ja bym teraz zaczął Tobie mówić jakieś zaawansowane terminy marketingowe, a Ty się na tym nie znasz, no to tego nie zrozumiesz. Tak samo może być w Twojej branży. Jeśli jesteś dietetykiem i zaczniesz podawać jakieś skomplikowane na przykład badania, to klient tego może nie zrozumieć i się wystraszy. A druga opcja to, kiedy sprzedajesz na przykład bardzo wyspecjalizowany sprzęt lub usługi, czy na przykład ekwipunek, który jest potrzebny, aby wejść na Mount Everest. Wtedy raczej już będą się ludzie na tym dokładnie znali i użycie fachowej terminologii raczej zaplusuje u nich, niż będzie źle odebrane. Dlatego ja tutaj napisałem, używaj prostego języka, zrozumiałego dla 13-latka. To spowoduje, że właśnie eliminujemy taką bardzo fachową terminologię. Kolejnym elementem będzie długość odpowiedzi. Tak jak pewnie już wiesz, korzystając z różnego rodzaju czatów AI, mają one tendencję do tego, aby pisać zdecydowanie bardziej rozwlekle. Tak więc, aby pominąć wszelkiego rodzaju wstępy w stylu cieszę się, że interesuje Cię również ten temat, ja jestem jego pasjonatem i tak dalej, warto napisać odpowiadaj w maksymalnie 3 zdaniach. I ostatni element, który chcę Ci dzisiaj zdradzić, to aby czat odpowiadał tylko i wyłącznie na tematy związane z Twoją ofertą. Chodzi tutaj o to, że przykładowo, jeśli sprzedajesz ten sprzęt do wspinaczki na Mount Everest, a ktoś zapyta czatu, jak ugotować spaghetti, czy też jakie są atrakcje w Gdańsku, to on będzie im odpowiadał tak jak normalny czat. Dlatego warto jej dopisać coś w stylu, odpowiadaj tylko na tematy związane z i tutaj wymień swoją branżę, czyli na przykład marketing, WordPress i tak dalej. Tutaj jeszcze jedna wskazówka, możesz dopisać coś w stylu, jeśli temat wykracza poza bazę wiedzy, to odpowiedz i tutaj daj cudzysłów, ponieważ to, co wrzucamy w cudzysłów, to czat dokładnie powtórzy słowo w słowo. Niestety w tym nie mogę pomóc, ale chętnie pomogę w i tutaj
podepiesz swoją branżę. Ja dopisałem jeszcze, czym zajmuje się Twoja firma, Ty możesz dodać jakieś pytanie tematycznie pasujące do Twojej branży. Następnie wybieramy model, z jakiego chcemy, aby sztuczna inteligencja korzystała. Domyślnie jest to Gemini 1.5 Flash. Jak klikniemy w tą ikonkę, to wyskoczy nam, że jest to najszybszy model, ale mamy tutaj znacznie więcej do wyboru. Możemy m.in. korzystać z czatu GPT, jeśli wolisz, preferujesz jego odpowiedzi, ale także jest dostępny tutaj na dole Claude. Ja zostawię tutaj akurat ten domyślny Gemini Flash i przechodzimy dalej. Kolejną bardzo ważną opcją jest temperatura. Temperatura to inaczej mówiąc kreatywność. Tutaj decydujemy o tym, jak bardzo chcemy, aby odpowiedzi były kreatywne lub zgodne z prawdą. Prosta zasada. Im wyższa kreatywność, tym bardziej twórczy czat i odpowiedzi mogą odbiegać od prawdy i bazy wiedzy. Im niższy poziom, tym te odpowiedzi będą raczej bardziej powtarzalne, ale zdecydowanie bardziej pod kontrolą i zgodne z prawdą. Tutaj oczywiście musisz to przetestować samodzielnie. Ja proponuję ustawić coś właśnie w okolicach 0.3, 0.5. To są raczej takie już bezpieczne fragmenty. Kolejnym elementem jest baza wiedzy. Jest to kolejny bardzo ważny element podczas konfigurowania swojego asystenta głosowego AI na stronę internetową, z tego względu, że sztuczna inteligencja będzie właśnie na podstawie dostarczonej wiedzy odpowiadała. Tak więc na przykład, jeśli dostarczysz informację o produkcie, to będzie mogła sztuczna inteligencja podać konkretną jego cenę, cechy lub odpowiadać później na pytania. A jeśli podasz kilka produktów, no to wiadomo, że mając szeroką bazę, będzie mógł asystent zaproponować najlepsze rozwiązania dla Twoich klientów. Tak więc klikamy tutaj w ten przycisk Add Item i teraz mamy trzy możliwości. Po pierwsze, możemy tutaj przesłać plik. Jest to dobre rozwiązanie, kiedy masz na przykład jakieś swoje notatki, na przykład to, co dajesz pracownikom, kiedy mają się dowiedzieć, jak będzie wyglądała ich praca, na przykład najczęstsze pytania, odpowiedzi Twoich klientów. To jest dobre miejsce, aby tutaj wrzucić takie dane. Druga opcja to jest URL, czyli tutaj wklejamy link do strony internetowej, do tego przejdziemy za chwilkę i mamy jeszcze trzecią opcję, czyli po prostu zwykły tekst. Tutaj możemy po prostu wrzucić to, co chcemy, aby czat wiedział, jeżeli nie mamy tego po prostu w formie pliku. My skorzystamy tutaj akurat z opcji URL, jest ona niezwykle prosta, bo wystarczy tutaj wkleić adresy swoich stron, a sztuczna inteligencja zaczyta dane z podanych witryn i następnie się tego wszystkiego nauczy. Ja skopiuję tutaj link do mojego kursu o sztucznej inteligencji i wklejamy go tutaj do bazy wiedzy, a następnie tutaj na dole klikamy Add Item. Teraz możemy oczywiście dodać więcej przedmiotów naszej bazy wiedzy, klikając powrotem tutaj w Add Item. I tak samo możemy podać link na przykład do strony głównej, czy do jakiejkolwiek innej podstrony, bloga, produktów, czego po prostu chcesz, aby sztuczna inteligencja się nauczyła. Zakładka z powrotem URL, wklejamy link i dodajemy. To już jest wszystko na tej stronie, tak więc na spokojnie sobie uzupełnij ten krok, dodaj wszystkie niezbędne elementy do bazy wiedzy tego czatu i kliknijmy tutaj Save i przechodzimy za chwilkę do kolejnej zakładki. Druga zakładka tutaj do góry, która jest dostępna, to jest Voice, czyli głos. Tutaj możemy zacząć od wyboru głosu, jaki chcemy, aby miał nasz asystent. Możemy tutaj właśnie w to sobie kliknąć, aby go podsłuchać. Ja proponuję go zmienić, bo on jest domyślny, więc wszyscy raczej właśnie będą mieli ten głos, dlatego ja proponuję dostosować na jakiś inny. Klikamy tutaj i możesz sobie swobodnie przejrzeć listę, która jest naprawdę bardzo obszerna. Co ciekawe, jeśli chcesz, możesz tutaj oczywiście także sklonować swój głos. Jak widzisz, tutaj na początku mam głos Andrzeja Dudy, który klonowałem akurat w moim poradniku, jak sklonować głos za pomocą sztucznej inteligencji. Nie będę go tutaj teraz używał, poszukamy jakiegoś innego głosu, który będzie po prostu mi odpowiadał. Klikamy tutaj, aby go odtworzyć. Government of the people, by the people, for the people shall not perish from the... So long as the per... We must embrace pain. Friends show their love in times of... Ideas are the... Nature is a mutable cloud, which is always and never the same. Okay, myślę, że to jest fajne, więc w niego klikamy, zatwierdzamy i przechodzimy do kolejnych ustawień. Ta opcja jest istotnym parametrem, który wpływa na to, jakiej jakości, a także jak szybko będzie otrzymywał odpowiedź nasz użytkownik. Im niższa wartość, tym odpowiedź, którą udzieli sztuczna inteligencja dla naszego klienta, będzie szybsza, ale jakość przez to może spaść. Dlatego tu musisz mieć na uwadze tę opcję i przetestować, jak ona dobrze się sprawdzi u Ciebie. Na początek proponuję Ty ustawić na jedynkę, ewentualnie dwójkę i zobacz, jak to będzie, następnie sobie to popraw i dostosuj. Kolejna opcja wpływa, można powiedzieć, na dynamikę naszego głosu. Im mamy niższą wartość, tym głos może być bardziej żywy, bardziej dynamiczny, może wyrażać więcej emocji, ale może przez to popełniać też więcej błędów.
tutaj warto ustawić to mniej więcej na połowę, no i sprawdź po prostu, jak to wyjdzie, jak to się sprawdzi u Ciebie. I ostatnia opcja służy, można powiedzieć, do testowania, sprawdzenia, co wyjdzie na koniec, więc tutaj też się pobaw tym suwakiem i posłuchaj po prostu, jak to później brzmi, jak to się sprawdza u Ciebie, czy jest lepiej, gorzej, jak zmieniasz tam wartość. Oczywiście zapisujemy i przechodzimy do kolejnego kroku. Kolejna zakładka to analityka. Tutaj mamy opcje, które nie wpływają bezpośrednio na działanie czatu, dlatego je pominiemy. Kolejna zakładka to Advanced, czyli zaawansowane. Możesz sobie przejrzeć te ustawienia, jest tu kilka ciekawych opcji, jednak my wskakujemy do opcji ostatniej, czyli widget. Teraz musimy skopiować ten kod i umieścić go w odpowiednim miejscu na swojej stronie, aby był on dostępny, na przykład tak jak u mnie tutaj w narożniku, aby można było porozmawiać. Pod kodem naszego widgetu mamy także opcję dostosowania wyglądu, jak chcemy, aby wyglądał ten nasz właśnie widget. Możemy zmienić go kolory, ułożenie, a także tekst, jaki ma się wyświetlać na powitaniu, czy ma być to hej, cześć i tak dalej. To wszystko sobie w łatwy sposób możesz tutaj w tym miejscu dostosować. Pamiętaj tylko na końcu zapisać ustawienia. Zanim jednak udostępnisz czat na swojej stronie, warto go przetestować, jak on w ogóle działa. W tym celu klikamy tutaj Test AI Agent, a następnie klikamy ten przycisk, no i możemy zacząć z nim rozmawiać. Cześć, jakiego rozwiązania szukasz? Chciałbym ugotować spaghetti. Powiedz mi, jakich składników potrzebuję? To wykracza poza moje kompetencje. Chętnie pomogę Ci w marketingu internetowym. Jaką firmę prowadzisz? Jestem dietetykiem. Chciałbym automatycznie wysyłać faktury do klientów. Czy jest to możliwe? Tak. Automatyczne wysyłanie faktur do klientów jest możliwe. Możesz to zrobić za pomocą specjalnych programów, które integrują się z Twoją stroną internetową. Polecam umówić się na konsultację, podczas której dowiesz się więcej o automatyzacji i AI. Na górze strony jest zakładka Kontakt. Tam wyślesz wiadomość i umówisz konsultację. Możesz też wysłać maila na adres kontakt@jangulczynski.pl. Okej, super. A powiedz mi, czy masz jakiś może kurs, tak, gdzie mógłbym poznać jakieś podstawy sztucznej inteligencji? Tak, mam kurs Okiełznaj AI, który pomoże Ci poznać podstawy sztucznej inteligencji. W kursie znajdziesz praktyczne lekcje i zadania, które pomogą Ci wdrożyć zdobytą wiedzę. Bardzo dobrą opcją jest także możliwość przerywania, czyli rozmawiania faktycznie na żywo, bez czekania na pełną odpowiedź tego, co chce nam powiedzieć czat. Zobacz, jak to działa. Podaj mi proszę konkretnie adres e-mail, pod jakim mogę się skontaktować z właścicielem strony. Na górze strony jest zakładka Kontakt. Nie, chcę wiedzieć konkretnie, jaki jest adres e-mail do Jana Gulczyńskiego. Adres e-mail do Jana Gulczyńskiego to kontakt@jangulczynski.pl. Super, a powiedz mi, czym jeszcze zajmuje się Jan Gulczyński oprócz tworzenia stron internetowych? Jan Gulczyński, oprócz tworzenia stron internetowych, zajmuje się również marketingiem internetowym, automatyzacją i sztuczną inteligencją. Co warto wiedzieć, tego asystenta głosowego możesz wdrożyć całkowicie za darmo na swoją stronę internetową, a w ramach darmowego planu masz pewien limit, który również możesz wykorzystać na rozmowy AI z Twoimi potencjalnymi klientami. Dzięki za obejrzenie tego wideo, pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo algorytm to lubi, a jeżeli chcesz, abym pomógł Ci wdrożyć ten czat lub inną automatyzację sztucznej inteligencji do Twojej firmy, to napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl.